Strony Tula, jesteśmy oczywiście w Resident Evil 6, ze mną jest... Ost! Tak! Skończyliśmy tutaj... tym podwodnym... Skończyliśmy na tym, żeby zacząć uruchamiać generatory, żeby stąd jakoś uciec. Jesteśmy w środku podwodnym, podziemnym. Trzeba uciec. No. Ciekawa widza. No! Serio? Nie ma innej drogi? No cóż, skaczamy nad lawą. Skacz! No, co on nam skacze? Ona nie skoczyła. Dobra, jestem zdany na siebie. No spacja, no. Boże święty. Ty gdzie jesteś? Walczę. Już? No. I skacz, skacz! Gdzie mam skakać? Jak będziesz na tym górnym poziomie, to musisz tu do mnie doskoczyć. A, tutaj, tak. Tylko, że ona... Patrz, Faro! Że ona nie chce sko... Musisz być całkiem z brzegu i wtedy spacja. Nie tu skoczyłam. Oczywiście, że nie. O my god. To wiesz co? Jak ty tam wszystkich wybijesz? No to chyba tak właśnie będzie. Jak skoczysz tam, to będziesz miał koło siebie dźwignię, ja już biegnę do drugiej w tym czasie, będzie szybciej. Dobra. Zaraz po tym, jak wyskoczysz, tam będzie jedna. Co to było? Co, przepraszam? A, nic. Ale nie, bo ja tu muszę z tobą, Tomek. No tak, ale ja mam zupełnie po drugiej stronie, mam ten drugi, więc spokojnie, nie? No, no to ja naciskam. A ty? Ej, Tomek... A, Boże, ty święty. Ty musisz tu przyjść. Ja myślałem, że tam nie ma tej drugiej dźwigni. Jest. Dobra, biegnę. Tutaj. Uważaj tam, bo może ich być tam kilku. Na razie nie mam. Ale a którędy się tam wychodzi? To jest taki labirynt. Okej. Okay. Biegnę, biegnę. Szybko, bo on zaraz wstanie. Lecę! No, dawaj. O, kurczę, dwa, cztery. Do E teraz mam skoczyć, tak? Okay. Co? Tam są te pokoje pokazane. Nie, z E musimy do C się udać. Do pokoju C. Dobra, o. Dobra, wiej. Follow me! Right, halfway there. O, szlak. Co ty zrobił? Jakiś rozpęd wziąłeś, czy coś? Tak. Mój tatuś, Albert Wesker, też tak robił. Boże, tu jest to... No to omiń! Będzie śmierdzieć. A? A nie, jeszcze żyje! Co za... Rączka mnie chwyciła. Ale chcieli udawać obcego. Rączka mi zasłoniła ekran. Zupełnie jak w obcym. No chodź, idziemy. I'm going, I'm going, I'm going. Bum 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 bum. Gdzie ty jesteś? Staram się do ciebie dotrzeć. Dobra, którędy teraz? Tu, dobra. Tu masz emblemat w szafce, bo go już zestrzeliłem teraz. W tej. Dobra. I lecimy tu. Czekaj. Gdzie ty jesteś? Tu. Hell yeah! Okej. Musimy teraz czekać na odpowiedni moment. Zanim raz dotrą. Wymierz to.
teraz będzie spacja. Jest spacja. Okej, i teraz do pokoju C. Czyli musimy chwilę poczekać. O, tu jest C! Kolejna paskuda, oczywiście. Boże, 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 bierz go? No. Hell yeah! Jedna dźwignia, ja pobiegnę do drugiej. Masz? Ale... to masz ta dźwignia? Tak? Nie da się. Powiedz, że ja ją muszę napiszcie. Co za bez... Jakie to ma znaczenie w ogóle? Biegnij w drugą stronę w takim razie. Co? Rączki znowu się ruszają. Serio? Jesteś już przy drugiej? Tak. Dobra. Trzeci, okej. Okay. Teraz z pokoju C do pokoju... Pokoju, Boże. Do pokoju G. Tak, tak. Fuck! Ja nie mam gdzie uciec! Biegnę! Ale ja znam. Resztę życia. Zbierz to, co tam zostawił. Aha. Nie mam, strasznie. Mało tej amunicji w płytce będziemy mieli. Co teraz? Do tego przejścia. Tam, gdzie musimy przeskoczyć na most do środka, do windy w sensie. Dobra, tędy, tak, tak. I na najbliższym... Spacja. I do pokoju, jaki to był pokój G, u góry, nie? Dobra, teraz jeszcze nie. To jest pokój AA. Okej, to jest pokój G. A, to D. D, a ty musisz do G. Bo tu jest drążek, czyli tylko ja tu przejdę, a ty do G w takim razie. No, punkty dla mnie. Ale stronnicze. Gdzie jest G? Gdzieś u góry chyba było, nie? D. A, B, C, D, E, F, G. A D tu jest tylko. No skacz, czemu nie mogę? Kurczaki. F. Kurwa, sorry, gdzie jest G? Ej, to w ogóle nie idzie do G, Tomek. Aha! Ja, dobra, już wiem co. Co? Ja się tylko tam mogę dostać, do tego G. A ja gdzie mam iść? Poczekaj na mnie. No dobra. Sam już nie wiem, wiesz? Nie, ty też to musisz przejść. Jak ja mam F na przykład tylko. O, tu trzeba na drugą windę wskoczyć, rozumiesz? Tu sobie się dwie windy zazębiają. Tak? Tak. Tylko jak ty masz przeskoczyć na tą wyższą, skoro ty przez ten drążek nie przeskoczysz? No właśnie. Tak, teraz nie rozumiem. Chyba musisz w innym miejscu, nie tak jak ja, tylko... No tu jest ten drążek tylko. No. No, i no to ja na tym poziomie górnym musisz do innego pokoju wskoczyć. I wtedy, jak ta druga winda od góry zjedzie, to na tą drugą przeskoczyć jakoś tak. Serio? Serio, serio. Tak, 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 tak. Bo ja jestem z tej strony. Dobra, tak to trzeba zrobić. Excuse me. Już tu są? Ja nie wiem, Tomek, jak ja mam tam dojść. No w prosty sposób. Musisz przeskoczyć na górną windę, czyli wskoczyć do któregoś z pokoi na wyższym poziomie i potem jak winda zjedzie... Dobra, ja się to obserwuję z góry. Ale ja tu nie mam jak teraz stąd wyjść w ogóle. Gdzie to było? A teraz ci nie pomogę, bo ja nie widzę gdzie ty jesteś. Dobra, skoczyłem na tą windę. Ile tych korytarzy? Gdzie ona jest? Tam na dole jesteś. Dobra, biegnij, biegnij, dobrze biegniesz. O, biegnij do wyjścia, bo teraz będziesz mogła skoczyć. Czekaj teraz. No, razem z tobą będę skakać, wiesz, gdzie, gdzie. Okej. Okay. Jesteśmy na tej. Teraz czekamy, aż pojedzie do góry. Tu nie.
Nie, czekaj. Faktycznie to miało być I. Myśmy do I mamy skoczyć do górkę. Dobra. Tak ma spalić trochę. Nie? Tam też coś było? Dziwne. Dobra, jeszcze chwila. O, i tu, i do I. A to wygląda. Tak, 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 czy nie? Nie jeszcze. Ja tu byłem. Serio, już... Aha, a ja mam skoczyć do G w takim razie. Okej, już wszystko rozumiem. A ja? Zostań, gdzie jesteś? Zostań, zostań tu. A ja muszę biec do G. A po co ja mam tu zostać? Okay. Bo ty tą właśnie wajchę, która tam jest, przyciągniesz, a ja tą... Ale ja tu nie widzę żadnej wajchy. Zaświeci ci się! Tylko nie zeskocz do windy, proszę. Ja tu już we właściwym miejscu. Fak, złapało mnie to kółko. Nie daj się zabić. Okej, okay, teraz biegnij na koniec korytarza. No, Tomek, teraz nie pobiegnę, bo... Bo mnie tu zabije zaraz. Doszłabym! Doszłabym! Pamiętaj, nie na wildę, tylko wzdłuż korytarza. O, o, ty dobrze lecisz, dobrze lecisz. Gdzie tu? Dalej, dalej, aż dotrzesz do takiego pokoju z laserami. Gdzie ja jestem. No i? No i widzisz? I teraz przyciągamy to. Szybko! O, i cztery. Gotowe. Super. Trzeba się wrócić na dół. Świetnie. Bocik. Spadaj, spadaj, spadaj! O! Co? To bez jaj! To były jakieś jaja. Co to piłka? Dobra, już wiemy, po co była ta dźwignia. Za mną! A właśnie tu iskrzy wszystko? Efekty specjalne. Spadaj! Okej, żyję. Dźwignia, dźwignia, dźwignia! Czekaj! Dobra, zaczynam to robić. Co się dzieje? Musimy na to wskoczyć, niestety. Ale poczekaj za mną, ja nie mam pojęcia, gdzie jesteś, dobra. Tu? Skakuj. Zanim się odblokuje. To skrudo i stąd. Jaką straszną. Wow, wow. Co tu się dzieje? Oh no! No, 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 leave me alone, leave me alone. No zabij go, nawet nie trafia. Sama maga. Zdać to samo. Że! Okej. O Boże, co tu się dzieje? Spadamy tą minę. O, 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 o! Sakra! Wspinaj się! Coś będzie trzeba wciskać, coś będzie trzeba wciskać. Strzałki. Jak ci idzie? Okej. Okay. Dobrze. Okej, okay, spacja, spacja, spacja. Zanim nas przygniecie. Staram się! O, jeszcze nas maziowy goni, Gloomer. Świetnie w ogóle. I nogi, i ręce gonią nas. Uciekaj! Szybko! Szybko! Skacz!
do windy, zanim znowu na coś na łeb spadnie. No. No. O, teraz już wszystko się powinno ułożyć. Jak ty tak mówisz, to znaczy, że dopiero wszystko przed nami. I zawsze jest coś gorszego niż było. Oj, tym razem będzie. Co będzie? Chris! Glad to see you're okay. Wait, was that you who just freed us? Looks like you guys saved the day again, huh? I can see your father in you. How did you know? Wait, hold on a second. So you knew him? Yeah, I did. But I'm the one that killed him. No. Albert nie był świętoszkiem. Nie dziwię mu się. Oczywiście Chrisowi, że go zabił. That's right. Chris! Better put a leash on that puppy. This is between me and him. Go ahead. Shoot. You have every right to. Just promise me you'll survive. The world depends on it. Who the hell are you to tell me what to do? Stop it! Put your gun down! Now! Strzelaj! No co? Fajnie. Trochę dramaturgii. Nie strzelaj! Strzelaj! Nie! Tak! No! Zresztą nie pan całkiem fajny jest. Both. Jake, please stop. Put a bullet in your head! Put your gun down! Drop your weapon! Do this! Wow. There are more important things at stake than you and me. Ten strzał to wywołał. Gotta go. Na pewno. Jake. I know. Co to jest, przepraszam? Czy to był jakiś wielki kokon, czy mnie się wydawało? Tak, to był wielki kokon. Prawda. Chaos. Ciekawy projekt. A, innymi słowy, jeśli chaos się uwolni, to cały świat zostanie zarażony. Proste, nie? Tak, bardzo. Oh my god! Nie mów, żeby to trzeba musieli zabić! The end of the world. Unless we stop it. So, if that giant cocoon hatches... We're in trouble. Yeah, just a bit. We gotta get out of here and warn HQ. Okay, chyba wszystkie strzelki zyskaliśmy. This way! Patrz, patrz. Dobra. Hurry! Over here! Co, jedziemy do kokona, nie? Naprawdę? No. Musimy go powstrzymać przed porodem. A jak? Nie wiem. Tomek, gdzie ty jesteś? Bo u ciebie. Gdzie ty jesteś, Tomek? Bo u ciebie. Uważaj. Nie, to tak było. Za tobą. I was only trying to look. This is over, please. Just talk to Chris and knock down the barrel of a gun, okay? To nie co, not yours. Right, I don't want to think about that asshole or my father right now. If and when we get out of here. Rzutnie mrakiem stoi. Ja prawie zginęłam. Ja to samo. A dopiero to się uleczyłem. Ja się nie mam czym uleczyć. A ja już wszystko zużyłem. Tomek! Nie chwycił.
Tomek, bo ja zginę! Już! Odciągam! Możemy tu zginąć, nie możemy tu zginąć! To będzie trwało za długo! Boże, ja zginę! Jeszcze snajper tu jest! Serio? Jezus, co tu się dzieje?! Chaos! Przecież mieli uwolnić chaosa, tak? No way, no way! Bądź strzelać tym, chyba na cerę! Nie zginę zaraz! Nie mam nic do leczenia w ogóle, może byś stała sieroto! Kapitulacjone snajper. Kolejny tu się dzieje. Nie mam nic do leczenia! Biłaś! A ja obrywam. Trzeba go ze snajperki zestrzelić. Ciągle ten... Nieraz tutaj teraz... Czekaj, to jest roślinka! Jak to się rusza, to ja nigdy nie trafię. Jedno mam tylko... Ja dzielę! Nie, nie trafiłem! W co? Niego. Jest, trafiłem. Czyż jesteśmy na górze? Czy jesteśmy na górze? Jest! Jakiś koszmar. Jeżeli nie zginął, to cud. O fuck! No, co to za gówno? To pewnie nie jest nic wielkiego. Na pewno nie, no taki mały kokonik, to co to tam? Ja pierdzie, ale co to tam jest? O fuck! Teraz będzie facepalm. Chris! Get moving! We got it from here! Let's go! Wait! Hey! We got a job to finish. A nie chcesz się zmierzyć z tym potworem niedachnym? Ja chcę. Jake! To graj. A jak bez ciebie, jak sobie dam radę? Dobra, jak kim by to grała? To się jeszcze ustali, ale na razie skupmy się na tym. Że trzeba uratować świat! Let's go. Chodźmy. Co to tak sapał, ty czy oni? Jake. Dobra. Niech ci będzie. I'm through with this. Where's the exit? We gotta be close. No, uciekli z podwodnego ośrodka. Znowu, no przecież ciągle uciekamy z podwodnego ośrodka. Jezusie, co to znowu jest? Lawowy! I teraz nie waż się zapieprzać, nie wiadomo jak szybko. Bo się zgubię. I będziesz później się krzyczał, że się zgubiłam. Wolniej, proponuję wolniej. Spacerkiem, tak. No, powietrze czuć i spokojnie. Ale to taką fajną grzywkę ma. Finałowego bossa tej kampanii. O, ma nową rączkę. Fajne butki. Trochę jak Leon, tylko zmienione, nie? Ta, ta no! Wow! Wiem, co możemy zrobić. To chyba ma inne plany. To ja uciekam, a ty rób co chcesz. Jerry, we gotta take this fight somewhere else. Let's do it. Okay.
Uważaj! Haj! Leci to, paj! No pap! Oh crap! Keep on up in this game! Gdzie my mamy biec? Ja bym uciekał. Jak najwięcej amunicji, a potem skupimy się na nim. Tam biorę się. On tu biegnie. Gdzie ja mam biec? Cholera, błyskowy na niego w ogóle nie działa. O, pięknie, fireball. Dobra, wszystko zebraliśmy. Teraz trzeba trzymać dystans i go jakoś osłabić. Ja nie umiem w niego trafić. Bo tu jest bardzo ciężko się na czymkolwiek skupić. O, trafiłem. Chyba. O. Myślę, że bez tej biorę, no bo... Okej. Odsuń się od niego. Pamiętaj, że na Z i na C masz przewroty na boki, jak przytrzymasz. Jakbyś widziała, że cię atakuje, to szybko wybuchnij. I nie wejdź w tą lawę. Zostaw ją! O, shit. Ledwo zipie. Gin! No! Co się stało? Kinąłem. Zrobiłem przewrót, ale on się nie przejdzie. Nie. Spanił się. I od nowa będzie? Powiedz, że nie. Lol. Na szczęście nie, od nowa. Lol. Yeah, take more, lava hole! Freaking idiot! He doesn't care! Dobra, granatnik. A, nie mam amunicji granatnika, okej. Okay. Kupię w niego wszystko, co mam. Szkoda, że nie mam nic do... Słoniobójcy! Nie wejdź w lawę, pamiętaj. Jedni do niego! Dawaj! Chyba mi broń wypadła czy coś, nie wiem. Boże. Co przed... Na gołe klaty, nie? Ej, dlaczego ja mam tu wchodzić gdzieś na górę? Nie mam co chodzić tutaj. Tam możesz coś chyba jakoś mnie wesprzeć. Może skup się tam, zobacz. Czekaj, biegnę. I'll cover you! Thanks! Dobra, coś tu klikam. Chyba teraz. Czekaj, R. O, szlak. Is that all you got? Oh. Co się stało? Uważnie obrywałem. That might have hurt a little. Okej. Ej, ja w ogóle nie mam tam żadnej broni! Nie masz, bo teraz musimy to inaczej rozwiązać. Ja wręcz, a ty musisz mi jakoś... wesprzeć. Ale jak?
Tam był ten jeden zbiornik, to zrobiłam, a dalej co? Tak, ale nie trafiłaś tym zbiornikiem w niego. Tak? Dobra, to jeszcze raz. Musisz go tak na środek, Tomek. Na środek? Tak. Powiedz kiedy. No, jeszcze trochę do tyłu, żeby poszedł. Przebić się na drugą stronę. O, jeszcze teraz? Trochę. O, no. Drup. Super, dzięki. To już tak to trzeba zrobić. Czyżby? Czyżby? Czyżby to już to? Fuck off! Fuck off! Take that! Kombo. Spoko, że tak śpiesz, ty nie? Zajebiście w ogóle, Jezus Maria, co tu się dzieje? Dragon Ball też dobrze. Vitality. Jack to Jack. Jack jest najfajniejszy. Utop się. Fluffie. No to chyba po nim, nie? A my wiemy. Przed siebie. O, daleko jesteś. No. Fuck, gdzie mam iść? Tu nie mam. W drugą stronę oczywiście zupełnie. Uwielbiam ten mały napis tunel. Dobrze. Come on! Do wyjścia. No, wiesz, z rozpędu, no. Chciałam taranem te drzwi, wiesz, no. Dobrze, że wyjemy stąd jak najszybciej, bo to jest niedobre miejsce. O, emblemat! A ja nie mam... Przecież tym go rozwalę. Jest? Tak. My nie mamy żadnej broni. To już jest finał kampanii. Mam wrażenie, że ta kampania jest krótsza niż tamta. Tak, ja też tak mam, nie? Źle nam to wyjdzie. Bo też, wiesz co? Trochę dłuższe odcinki są, nie? Niż tamtej. Jedziemy sobie. Ale tak czy siak chyba jest krótsza. Ona ogólnie jest tak zaprojektowana, jak jest. Och! Jej, to mamy prędkość. O Boże, coś po tym, że trzeba. No! This is fast! Yeah, there's no goddamn steering. No serio? Serio? Jakieś jaja, ale nie mam broni. Lewa, prawa. What does it take to lose this guy? Come on, we have to move further out. Jesus, take the head. Jake, keep going. Prędkość! Dawaj, nie rozpraszaj mnie, bo się skupiam. Już są w Nowym Jorku. Wow! I dalej. Brawo! Ja myślałem, że to już koniec. Nie, ta platforma jest bardzo długa. Zajebiście, od razu nie zrobimy za pierwszym razem, założę się. Dopóki ściskasz to harmonijnie, wszystko będzie dobrze. Ja już jestem. Co ty? No! Co trzeba wcisnąć? Wow! Co? Teraz jest Aidon. Aha, lewy, prawy.
A tak się zapatrzy. Zatrzymać. Nie wiem właśnie. Ale patrzę sobie teraz głęboko w oczy, no Tomek, psujesz chwilę. Ja? No! O, jest słodkie. Wow, taki koniec będzie. No. Prosto w stronę słońca. Niestety. Ale to... Wypadałoby coś powiedzieć mądrego, myślę, także tak... proszę. A ty nie jesteś w stanie powiedzieć czegoś mądrego? Nie! Ale okej. Okay. Tak sobie myślę, że ta kampania była przede wszystkim znacznie bardziej naładowana akcją niż ta pierwsza, bo ta pierwsza miała być rzekomo na horror, na strach, ale tu było pełno akcji, dlatego nam jak chyba tak psychologicznie to zleciało. Tak, tutaj strasznie szybko wszystko, w ogóle tu wszędzie coś się działo i to po prostu... Cały czas. Tak, dokładnie cały czas. Helenką i 08 było troszkę inaczej, było tak luźniej, że tak powiem. Też często mieli bardziej zwyczajne zombiaki, a tutaj wiesz, tak. Te wszystkie akcje i tak dalej, dużo akcji i mnóstwo quick time eventsów do ściskania. Dokładnie, ja już nie wiem co będzie w kolejnej, to już będzie na pewno jeszcze gorsza. Muszę ci przyznać, że kampania Chrisa i Pierce'a jest bardzo naładowana akcją. Co najmniej tak jak ta, jak nie więcej. Jak to Chrisa i Pierce'a? No, trzecia kampania to jest Chris i Pierce. Pierce to jest kto? Ten jego chłopczyk, co koło niego biega. No co ty? No nie będzie laski, co się myślisz? Zawsze będzie laska i facet. No! No nie, będziemy się musieli podzielić, zdecydować, czy chcesz być napakowanym Chrisem, czy Pierce'em z chustą. A. Żartujesz? Nie. Jestem rozczarowana. No ale wiesz, to było zbyt oklepane, gdyby tak było zawsze. Dlaczego? Wcale nie. Ja uważam, że to jest dyskryminacja. Wcale tak! Nie, bo powinna być zawsze kobieta. Jak będziesz przechodziła tę kampanię, zrozumiesz, o co chodzi. Nie ma znaczenia, ale nie będę kobietą. No i co? Musisz się z tym jakoś pogodzić. Nie pogodzę się. Ja nie chcę być facetem. Ale to tylko gra! To nic, ale tutaj tak się kłóci w ogóle, wiesz, z moim wewnętrznym ja. No to tak czy inaczej, raczej będę Chrisem, prawda? Żebyś miała mniej napakowaną postać, a ty będziesz Piercem. Ale nie przejmuj się, Pierce jest dobry, ma zajebistą snajperkę. Ja nie chcę snajperki, nienawidzę snajperki. I też inne bronie. To już wiem, że ta postać nie dla mnie będzie, jak nic. Niekoniecznie, skąd może być? No bo snajperka. Taka, która ma zbliżenie. No i co z tego, i tak nie lubię snajperek. Nie przejmuj się, zobaczysz jak będzie w praktyce. Proszę zrzędać siebie, czasami. Ja nie lubię, ja tego nie chcę, ja nie wiem. Będzie dobrze, zobaczysz. Jak pokonaliśmy pierwszą kampanię, drugą kampanię, to i trzecia jakoś zleci. No chyba Ejdę wolę. Ejdę będzie jak ostatnia, czwarta. No wiem. I w tej kampanii ty będziesz główną postacią grała, a ja będę agentem widma, który będzie się kręcić pod nogami, ale to... Co ty?
tak to wszystko zrozumiesz dopiero później, nie chcę tutaj spoilerować teraz za dużo. To czyli jeżeli ja będę tą główną postacią, to znaczy, że my tej kampanii nie przejdziemy. Nie przejmuj się, ona jest trochę krótsza, więc doliczając te wszystkie porażki, wyjdzie na to samo. Mówisz? No, czasowo wyjdzie akurat, ale tak naprawdę wydaje mi się, że ilekroć, niezależnie od tego, kto to przechodzi, to właśnie kampania Jake'a i Sherry właśnie jest stosunkowo krótsza. I zwykle się to tak właśnie myk i gotowe. A ta trzecia? Chrisa to jest bardziej, bym powiedział, takiej długości jak Leona i Heleny mniej więcej, czyli trochę dłuższa. No, a potem Aidy i Agenta to jest, w zależności od tego, jak będzie nam szło, to jest stosunkowo krótka. To znaczy, że będzie bardzo długa najdłuższa ze wszystkich. Tak, już jest wstępna zapowiedź do tego. Tak, także tylko dla wytrwałych. Ale fajnie nam nawet szło. I na tych śmigaczach, jak jechaliśmy. Zajebiście było na śmigaczach, to był najlepszy moment do Śnieżyca i w ogóle, tak, najlepszy. Tak, a ty, ja ci mówię. Jedź, a ty dupa tam jedź! Co za gówno! Ile tu dziew nasrali! Tak, albo jak zabijaliśmy te pszczółki, czy co to było, żeby nas nie zauważył, a ty chowałaś się w śmietniku. No, albo na tym motorze chociażby, nie? Tak, a powiem ci, że to mi się chyba najbardziej podobało z całej tej kampanii. No, fajne, było fajne. Superowe. Ale te paskudy ogromne, to są coraz gorsze po prostu. No, a jak będziemy grali Chrisem i Piercem, to nawet tak, mi nie mów o tym kokonie! Za drzwiami! Ale wiesz co, powiem ci, że fajne jest właśnie to, że to tak, wiesz, łączy się z tym, tak? Że widzieliśmy to, a później to przechodzimy. Także super, to mi się bardzo podoba. Taka zapowiedź, nie? Jest taki tak. Super i nie wiemy tak naprawdę, czy oni przeżyli, co się stało, ale dowiemy się już wkrótce. To, że przeżyli, to wiemy, nie? Ja nie wiem. Spoilerujesz! Przecież to jest gra sprzed kilku lat, może ktoś jeszcze nie wie. No dobrze, to nie wiemy, czy przeżyli, musimy to sprawdzić. To nie, że gra sprzed kilku lat, to jest ważne, kto ją przechodzi. Ładnie, ale fajne momenty były, tak samo jak złapałem cię na motorze, jak spadałeś ze śmigłowca. Tak, po prostu twoje ramiona. Jake nieraz ratował Sherry. No, to prawda. Jake fajny, podoba mi się. Sprawdził się lepiej niż Leon. Zdecydowanie, dużo bardziej mi się podoba niż Leon. Ale to głównie dlatego, że Helena jest bardzo, bardzo zaradna. A Sherry to jest po prostu mała dziewczynka, która ma... Jake! Jake! I cały czas kastakowała. Dokładnie. To trochę jak ja w sumie. Ciągle tylko Tomek, gdzie jesteś? Tomek, zginę! Trochę. Ale podobał mi się ten timing w jednym z odcinków, jak już prawie miałem zginąć, a ja wskoczyłem na motor i pomknąłem do ciebie. Tak, no i właśnie to mi się najbardziej podobało z tym motorem. Strasznie... Ale początki były trudne. Tak jak pierwsza spotkaliśmy Stanaka i nas ścigał, to było dosyć hardkorowe jeszcze. Bo się nie znało możliwości, wiesz, Jake'a, Sherry. Dokładnie. W ogóle tak, jak ledwo zaczęliśmy od razu akcja i w ogóle masakra. Dlatego chyba dobrze wybrałem, nie? Że zaczęliśmy od kampanii Leona i Heleny. Tak. Ona jest taka właśnie bardzo dobra, taka tonizująca, bym powiedział. Dlatego nie wypadałoby raczej od niej nie zaczynać. Lepiej od niej zacząć. I przed nami dwie kampanie, Chris i Pierce, przepełnione akcją, wybuchami, karabinami i wszystkim, co się tylko da. Super. A potem Aida. I to właśnie jest najpiękniejsza kampania. Aida przepięknie się przeplata przez wszystkie te trzy kampanie i tłumaczy wiele takich sytuacji, które były wcześniej niewyjaśnione. Ej, to będą te wszystkie momenty, gdzie ona się pojawiała? Tak, między innymi. No co ty? No. Fajnie. I też te momenty, w którym nawet niektórzy nie wiedzieli, że ona tam bierze w czymś udział, a będziesz komuś pomagać. I to jest też super. Że tak powiem, z zaplecza będziesz pomagała. Ja chciałam tylko powiedzieć, że tu bardzo dużo osób pracowało przy tej grze. Ładnie. Hitoshi Ose! Tsukasa Fujita! Mizuki Kyu i tak dalej, i tak dalej. No, dobra, to co? No teraz będzie filmik kończący za chwilę. Dowiemy się, co się stanie z Jake'iem i z Sherry po zakończeniu historii. Ale nie wiem, czy tak będzie tak za chwilę, to może wiesz co... Myślisz co, przytniemy? Myślę, że tak. Chyba, że... Poczekaj! O! A, nie, fizyka nie, się tutaj tak kulminuje. Nie. Kulminuje! O! Kulminizuje się tu. Kulumuje! Kumuluje! Kumuluje! Ale bardzo, że bardzo, bardzo fajnie mi się z tą gra kobiet, po prostu świetny. Tak. Bawi się przy tym lepiej niż przy jakiejkolwiek innej serii z mojego kanału. Ja też. Zdecydowanie. W ogóle w kopie jest dużo lepiej, a z Tomkiem, tak jak mówię, no w sumie mamy też podobne poczucie humoru. O, Paweł Grzywaczewski!
Wow, Polacy. Adam Piesiak, Marta Olejniczak, Masaki Saito. O, to już nie. No, z Tomkiem mam podobne poczucie humoru, także w sumie dobrze się bawimy razem, nie? Zdecydowanie, bardzo fajnie tutaj. Nasze lamienie czasami po prostu świetnie się uzupełnia. Tak. No, także cóż, no mam nadzieję, że ta kampania wam się podobała. I zapraszamy już na kolejną. Oczywiście w międzyczasie pojawi się funny moment całej tej kampanii na moim kanale, zatem zapraszam gorąco na to. Z pierwszej kampanii już był, momenty. Także jak ktoś nie widział, to sobie zobaczcie. Jeśli pominęliście, koniecznie wejdźcie. Dokładnie. I po każdej kampanii Tomek mówi, że będzie robił, tak? Wszystkich czterech kampaniach będą funny moments. O ile będzie funny, ale mam nadzieję, że będzie. Moment pewnie ma... jakiś będzie. Nie ma problemu żadnych akurat. Ej, chyba jest końcówka jakaś? Tak. Teraz już dotrwamy. Ale teraz na pewno te obrazki przez pół godziny. Nie. Nie. Ile osób mogło przydać? WB nawet! Warner Bros. Masakra. O, i na koniec scena z Szarym i Szejchiem. Tak, także jeszcze teraz będzie film kończący i... Przy nim zamilkniemy, a my oczywiście się teraz już żegnamy. Dokładnie. Także zapraszamy na kolejną kampanię. Dziękujemy. Do widzenia i pa pa. Do widzenia. Pa pa. Jake Wesker's blood sample was handed over to the UN's leading researchers, along with 6 months worth of test results retrieved from Neo Umbrella's archives. With the data now in the right hands, things seem to be finally settling down. Following Jake's rescue, BSAA officials classified his relationship to Albert Wesker as top secret, recognizing the threat it could pose to global security. A końcówka fajna. No. Ale rozstali się. Każdy poleciał bądź pojechał. I to jest właśnie beznadziejne. Tutaj nikt z nikim nie jest. Powinno być chociaż jedno, że ktoś się... Leon odszedł z Helenką razem. Leon odszedł z Helenką? Teraz możesz wybierać z pośród ośmiu umiejętności? No. Jakby ci to powiedzieć, bo tam masz coś takiego, że jak wybieramy te umiejętności... Wyłączę może